Obiecaliśmy wam to, więc to macie. Ale nie ugryz. Witajcie mordeczki w kolejnym odcinku. No na starcie przeprosimy was tutaj wszyscy, ale nie będzie tak jak obiecaliśmy sandaczy. Mamy godzinę 15. Jak widać, dopiero jesteśmy po takim obiadośniadaniu, po kawie. Wstajemy, szykujemy się do wyjścia. Jest bardzo ciężko. Wczorajszy dzień mocno nas dojechał. No ale jednak decyzja była słuszna, żeby zregenerować się, wyspać się, jednak to, jak się nie chce wstać z rana, to jednak na ryby też będzie tak wpływało, że one będą niechętne do współpracy. Nasi koledzy wstali, od świtu są na wodzie i są na zero. Także decyzja była słuszna, zmieniamy trochę plany, dzisiaj przezbrajamy się, chcemy złowić mniej ryb, ale chcemy zapolować w końcu na te naprawdę big fish. Duża ryba dzisiaj, duży szczupak. Bądźcie z nami, subskrybujcie kanał i widzimy się już na wodzie. Elo mordy! W takiej wędce jak ta można polować jak na morzu, czyli wybieram, wbijam wędkę. To jest tak naprawdę bardzo proste polowanie dla kobiet czy dla starszych osób, nie męczy. O, taką rybę mamy. Jest. O, jest. Dziesiątka. O kur... Sita się połamało. Ale one takie są, wiesz? Bardzo żywotny szczupak. Połamał kotwicę, co za wariat. Parę rzutów. Maras tutaj, o. Właśnie sobie zrobił przypał na tatulce. O niestety, taka broda. Cię może zdarzyć każdemu. Takie rzeczy się zdarzają. Rzucamy, próbujemy dzisiaj na dużą rybę. Walczymy Dragon Jerky. To na pewno na taką pogodę jak dzisiaj widzieliśmy, większość łodzi pospływała wcześniej z wody. Ryba jest niechętna. Będziemy próbowali takimi troszeczkę większymi krzynetami. Próbujemy. Dzisiaj walczymy, Mariuszku, o Big Fisha, tak? Big Fisha. Jak największa. I to moja. Ryba, ale na nowatorską przynętę. Jak rozgięło tylnie kotwicę ta siła. Skoro dzisiaj Big Fish, to i zespół musi być na Big Fisha przygotowany. Standardowo Revo Toro Bestia z plecionką 0,25 Hive Tackle. Do tego Pike Cast do 120 gram. 230 cm od Foxa. No i replikancik. Na tym zestawie to będzie pięknie latać. Będę prowadził przynętę i jigiem, i w toni. Będziemy szukać każdego rozwiązania. Bo wiecie jak to jest. U nas dzień nie może się skończyć bez brania. Ładna ryba. Strong big fish, podwójny haul. Hell yeah. Dziewięćdziesiąt siedem rybka. Do góry. Pięknie. Ale brawo. O, jaka łapa.
Jak żeś prowadził, przynajmniej skokami czy co? Nie, szybkie zwijanie. Szybkie zwijanie. Szybkie zwijanie i przywołanie. Od razu, łomotanie wem. Łomotanie przedsionków. Czuję, że będzie ładna rybka. Tak, czujesz? Może być metr? Widzę, widzę ją. Bardzo ładna ryba. Około 70 cm. Oj, czyli jest bardzo maleńka. Pokaż na rybę. Tak, no, typową rybę do dogara. Co? Wypiałeś ją, tak? No Mariuszku. Tak? Ale dzisiaj nie po takie rybki tu przyjechaliśmy. No, dzisiaj chcemy dobić big fish. I to jednak nie jest węgorz. Too small, my friend. Węgorz miał być. Węgorz miał być. Zapomniałem, że zmieniłem. Bang, jedziemy z tym koksem. Pierwszy nęta w wodzie. Najpierw zaczynam od szybkiego zwijania. Sprawdzam, czy przy rancie nie ma ryby. Na szybko jadę. To jest szybki kołowrotek, jadę na szybko. Czasami właśnie w takie dni, kiedy jest niezwykle ciężko, trzeba je po prostu skusić do brania z bardzo szybkim zwijaniem. Ryby nawet, jak tutaj jest pod nami 3 metry, a ja zbijam szybko pod całą powierzchnią, potrafią się podnieść nawet w takie leniwe dni. Myślicie, że dragon jerkuś w takie leniwe dni? Też się zdarza. Ale na rugi szybkie zwijanie jest pewne, ale zobaczymy. Dlatego te ryby są nieopiszalne, bo za każdym razem działa na nie co innego. Jeden sprawdza szybkie zwijanie, drugi wolne i zaraz dopasujemy na nie sposób. No bo Mariusz, ładnie. Oj, fajna rybka. Fajna, tłuściutka rybka, zdrowa. Zdrowa. No nie, no taka nie. 90. O. Ale zdrowa. Mariusz, zdrowa ryba, naprawdę. Nie złapiesz jej za kark, kurde, jest za duża. Ciężko będzie za kark. Musimy ją wziąć. Jeszcze ma siłę. Jeszcze ma siłę, ale my nie mamy czasu. Nie mamy czasu, dawaj ją. Szybko ją, kurde, podbieraj, wyczepiaj. Oj, ja pierdziele, prawie ci wbiła kotwicę w łapę, widziałem to. Weź może ją w wodzie wyczep, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Położę wędkę. Położyłeś? Za plecionkę, no. Zaw ta plecioneczkę, podbierz ją. Masz ją, brawo. Brawo, Mariusz. Ładna jest? Ładna. O kurde, jest bardzo długa. Dawaj, przyłóż ją do miary. 95 nawet. 95. Bo szkoda czasu, trzeba łapać duże ryby dzisiaj. Big fish, operacja. Wiatr troszeczkę ustał. Słonko się gdzieś tam przebija, robi się coraz cieplej pod wieczór. Godzina 19, a jest cieplej jak było w południe, więc może to aktywuje. Ryby na razie są aktywne, ale małe, mimo że łowimy na duże przynęty. No, czasami trzeba ten moment przeczekać. No a czasami po prostu jest taki dzień, że biorą małe ryby. Jest coś miał Marek właśnie akurat. Na trytona. Na trytona. Dlatego próbujemy też i małych przynęt. No zobaczymy. No próbujemy różnych miejsc. Zmieniamy. Dzisiaj musimy złowić dużą rybę. Big fish. Pięcią oceniasz, Marku? Coś ty, 91 tylko. Aj! 91, nie ma czasu, nie ma czasu, łowimy dalej. Buziaczek. Szybko, ja walczymy ci po dużo. Mariusz, ma rybę już? No. Brawo, brawo, Mariusz. Nie wiem, czy to ryba. Ładna ryba. To nie ryba. A co to jest? Ciecha. Jakby to była ryba, było bardzo dużo. O kurna, możliwe, że mamy potężną rybę. W końcu jest metrówka. Ale się cieszę. Dzięki, Mariusz. Dawaj ją od razu na matę. O! Ale się zupnie. Wypnij ją od razu, wypnij okoń. Okoń, na okonia wzięła. Dobra. 90, niecałe 5. Dobra, wychodzi słońce, robi się coraz cieplej. Zaraz trzeba będzie rzucać braki nasze. A jak wychodzi słońce, to tam takie bardziej drażniące kolory. Perczyk, bardzo fajny, z obrotową. Z kotwicą. Też idzie do wody, też będę go próbował na prowadzenie i na obrót. Zobaczcie, kolejny sprawdzony sposób łowienia. Zwijam powoli, wtedy przynęta opada do dołu, idzie powoli i zaczynam przyspieszać. To jest sposób, który przez przypadek wynalazł Maras, łowiąc swoją 130. No jak to zwał, tak zwał. Po prostu trzeba, ryba odprowadza często w czystej wodzie. I wtedy jak on odprowadza, dać jej sygnału do uderzenia. BAM!
mi, Mariusz? Nie. Ładna ryba z pełnego wyrzutu wziął. Już 3 razy wyskoczył z wody. Na pełnym wyrzucie. Tylko przynęta dotknęła powierzchni lustra wody. Lubią płaskie przynęty, płaskie. Na wąskie przynęty mniej reagują. Czyli jest chluśnięcie o wodę i od razu strzał. Polujemy ryby bardzo agresywnie. Przytrzymuję kciukiem multiplikator i ciągnę ją bardzo silnie. Ale ma paszy. Ładna ryba. Naprawdę. Jest ładna ryba. Mariusz, obiecałeś mi tego, co jest. Jest, jest naprawdę fajnie. Za przypą, złap za przypą, Mariusz. Piękna ryba, piękna ryba, jest. Będzie coś pod metr, 95-97 dno. 5. Kurde, mała. 95. Wywal ją do wody. Chyba 3.95 dzisiaj moja już. Walczymy, cały czas czekamy na metę. Trafiliśmy w ławicę 90. Stoimy nad ławicą centralnie. Jest tu ich. Podejrzewam kilkaset stoi ryb jednego rocznika. Tak to jest, jak się trafi w ławicę szczupaka. Okoń. Znowu okoń. Znowu okonek, baby. Cześć, rybko. Dobra, lecimy dalej, mordy. Obciął mi przypon. Jak to się ale stało? Co najgorsze, że poszedł ze samochodu przeciąga, tak? Masz, ale masz teraz, zobacz, okonia. Biorą na okonie. I zakładam stalówkę, bardzo długo. O, 50 cm. Więcej, 80. 50 jest, cm. Jest ryba, jest ryba. Ale biorą mi sobie na głowicą szczupaka. Tak wygląda. Spadł? Teraz stanęliśmy, już nie dryfujemy. Spróbuję teraz blachy, ciężki blachy tutaj pojechać. Cały czas kombinujemy, pamiętacie, przy dużych rybach trzeba kombinować przynętami. I to teraz robimy w tym momencie. Stał nam jeszcze nie chwila. Trzymajcie kciuki za chwilę. O, ładny. O, ładny. Ładna ryba. Ledwo zacięta. Mamy mecz? Jest. 105. Obiecaliśmy wam to, więc to macie, więc mordy. Za takie obietnice należą się łapki w górę i subskrypcje. Robisz to teraz. Film nie jest się jeszcze nie skończył. Obiecuję wam, że jeszcze będą większe ryby. Walczymy dalej. Będziemy robić dalej wszystko. Dlatego łapy w górę i subskrypcje. Już teraz. Przerwijcie to. Znowu okoń u Marasa. Znowu okoń. Tak wyglądają łapy. Z tego, z opadu. Z opadu? Okoń z opadu. Co? Miał rybę. Stoimy nad ławicą szczupaków. Pod nami są setki szczupaków. A nie możemy wyłuskać tej dużej, ale to będzie ładna ryba już. Po 95 z plusem. Dawaj ją, wyciągaj. Widzę po łbie. 95 plus. 100 cm. Na okonia. Ruszyły się. Obiecaliśmy im. Tak, i są kolejne metrowe. Mamy je. Silna, ale silna jest. To jest najlepsza przynęta do opadu i do szybkiego zwijania. Bardzo szybka praca ogonka pobudza zamulone ryby do brania. Lecimy z tym koksem, kurde. Po rybę życia! Po 11. Po 11. Tylko już. Thank you.
wiem, że będzie. Fajnie biegło. To 11. Mordy, obiecaliśmy wam dużą rybę i jest 111 cm u jaszczura. Także jeśli teraz nie subskrybujecie, a oglądacie ten film, zobaczcie, obiecaliśmy wam 3 ruby duże, 3 ponad metr i 111. Obiecaliśmy, dotrzymaliśmy słowa, więc wy też dotrzymajcie, łapki w górę i dawać suby, suby, suby. A my jeszcze walczymy i jak dacie suba, to jeszcze zaraz, jak złapiemy jeszcze metrówę jakąś, to polecimy. Jest, jest! To robi Mariusz dla was, łowi ryby na żywo, proszę, jest. Poprawiła, wielka ryba. Jest metr, znowu! Brawo, piąteczka, mordzia, piątka, pięknie. O to nam chodziło. Myślę, że może być ponad 111, może być większa od... Tamta lepiej chodziło, ale też jest metr. Pięknie, o to nam chodziło tutaj właśnie dzisiaj. Czwarta metrówka, idzie. Idzie ryba. To będzie ryba życia, jest, widać ją. No, chyba nie ma metra. Duża ryba. Przy łódce, doba, bez ogona. Ja pierdzielę, pokaż Marek. Przy łódce. Odciął mu ogon. Ja pierdziela, tu druga na okonia. Ale to jest line trut, tak? Poczekaj, daj mi ją. Daj mi tą rybę. Dotrzymujemy słowa dzisiaj nawet więcej niż. Zajechać miejscówką okoniową. Z płytkiej wody zebrał. Jest. Ale jedzie troli. Jest. Uścioszek, takie lubię najbardziej. Jest. Ale zażar. Na tą gumę wspaniałą. Slim Jim 2. Slim Jim 2, baby. O tak. Piękna. Dociąga Hype Tackle 006. Brak przyponu. Typowy zestaw przygotowany pod konia, ale po rukach wędki i po head shake'ach. Widać, że to jest pach, 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 pach. Też nie było takie, że prawie wyrwało mi kij z ręki. No i jeszcze cały czas widać ryby. Nie jest w stanie. Koło rozkomu się stracić. Nie. Pod metr.
Prawiemetrowy szczupak pociąga High Tackle 006. Prawie metr. Wraca do wody. Dziękuję za fajną zabawę, fajną walkę. Oj, ale mnie ugryzł. Walnęłeś w kamerę, ty. Ty, no zobacz. Nic nie widzisz, jaką mam kreskę? Nic. No nie, no krechę mam. Nie masz się. Moje mordeczki, jest 10:30, a tu jest jeszcze jasno, to jest niesamowite. Ale to był też niesamowity dzień, takie dni nie zdarzają się często. Wypłynęliśmy około godziny 18:00, pierwszą godzinę się błąkaliśmy. O 19:00 namieliśmy potężną ławicę szczupaków, były same duże szczupaki. W sumie złapaliśmy 5 metrowych ryb, 111 największa, 105 moja. Marek miał 103, 103 też miałem ja. Także wspaniałe ryby, ładne okonie, 46,5 na koniec, wspaniały okon mój. Także super dzień, takie dni nie trafiają się często. Obiecaliśmy wam to, dotrzymaliśmy słowa, więc wy teraz dotrzymajcie słowa. Dawajcie suba i widzimy się niebawem, a my walczymy. Team pleciona, team pleciona, team pleciona.